Siemano moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio siedziałem w saunie tak długo, dopóki nie wygrałem gry. I obiecałem wam, że jeżeli wbijecie odpowiednią ilość łapek, no to nagramy kolejny odcinek. I dzisiaj, moi drodzy, będę grał w lodowatym basenie, dopóki nie zamarznę. Więc uważam, że ten challenge będzie o wiele, wiele cięższy niż ten, co był w saunie, ponieważ ja jestem ciepłolubny, a nie zimnolubny. Jeżeli macie tak samo jak ja i wolicie ciepło niż zimno, no to zostawcie łapeczkę w górę, a teraz chodźmy, zobaczmy do basenu, ile woda ma stopni. Stary. Ile? Jest dramat. Mam 10, 12, 13 stopni. A który mamy września? 22 września, Warszawa. 15 stopni, a coś mi się wydaje, że chyba tyle tutaj nie ma. Nie ma opcji. Z 12. Woda? Wow. Dobra, będzie na pewno szczypało. Słuchajcie, moi kochani, to nie jest ale takie proste wytrzymać w wodzie prawie 20 minut o temperaturze, nie wiem, 13 stopni, bo morsowanie nawet się zaczyna od temperatury 15 stopni i gdzieś w przedziale 8-15 się morsuje. Ja nigdy nie morsowałem, ale wiem, że zanim się wejdzie, to lepiej sobie zrobić małą rozgrzeweczkę, więc na pewno sobie tutaj zaraz zrobię skip A, skip B, skip C, pajacyk. I jedziemy z tematem. Będzie mega grubo, ale pierw przygotujmy stanowisko. A dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z Epic Games. Rumbleverse jest to 40-osobowy Battle Royale stworzony przez Iron Galaxy i zostało wydane przez firmę Epic Games. Gra jest do pobrania totalnie za darmo w Epic Games Store i dostępna na wszystkie platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox One, Xbox Series S oraz Xbox Series X. Pierwszy sezon kartetu bojowego w tej grze wystartował już 18 sierpnia. Zanim zaczniemy nasz challenge w basenie, w którym woda jest zimniejsza niż w Bałtyku, chciałem wam pokazać, jak wygląda lobby. Jest mega intuicyjne, wygląda tak samo jak w Fortnite. Weźmy sobie na początku w locker room i tutaj możemy naszą postać dowolnie modyfikować. Mamy masę różnych kostiumów, możemy zakładać na przykład maskę naszemu ziomkowi. Na przykład jest też taka głupia, legendarna czapeczka z piecem, na którym się smaży ryba. Można też założyć na przykład sobie rude afro. Ciekawe. W tej grze jest ciekawe to, że można zmieniać wygląd swojej postaci, jeżeli chodzi o sylwetkę. Mega fajnie to wygląda. Mamy grubaskę, mamy chudzielca. Dla każdego coś fajnego się znajdzie. Sprawdźmy teraz, co słychać. W sklepie jest jakaś krowa, jest jakiś gościu. Pool day. Ej, śmieszne to jest. Okularki, awiatorki. Kupujemy. Awiatorki kupione. Oczywiście teraz zakładamy. Teraz wyglądam jak totalny szef. A wy, jeżeli będziecie robili jakieś zakupy w grze Rumbleverse, pamiętajcie o kodzie Farel w sklepie, bo też dostałem go od twórców gry, więc dziękuję ślicznie. Postać przygotowana, to lecimy teraz do zimnego basenu i postaramy się wygrać grę, zanim zamarzniemy. Let's go! Okej, mamy nasz stół, na którym będziemy grali. Ładujemy go do wody. Uwaga, mam nadzieję, że będzie idealny. Dobra, jest git, trochę się gibie, czekajcie. O, teraz jest gitara. Kawałek podkładki uciąłem, żeby było pod prawą rękę, to z tej strony. Dobra, tu damy lapkę i jazda. Jedziesz, Krystian. Jedziemy. Bo rozgrzewka ma trwać 10 minut prawie, stary. No to powodzenia. Ale zmieniaj coś. Nie no, to jest na początku ogólnorozwojowa. Okej, okej. Pajacyk jest ogólnorozwojowy. Zmieniać się już pogodę, nie? I bioderka. Jak w podstawówce. Jest dobrze. Co to za oddech był taki ciężki? Oddech nie ciężki, oddech odpowiedni. Trzeba pilnować oddech, żeby się nie zapowietrzyć. Dobra, moi kochani, ja już rozgrzany. Będą dymy, coś czuję, nie? Jest mega chłodno. Szaku, ratuj mnie! O, zobaczcie, co mam w ogóle. Czapkę miał śniaka. Mrok. Jak to szło tam dalej? Nie, światło. Mrok i światło. Która lepsza, biała czy czarna? Nie no, czarna lepsza. Czarna lepsza, no. Bandycka. Weźmiemy sobie czapkę, żeby przez głowę mi ciepło nie uciekało. Na pewno wyglądam jak totalny szef. O, na Pixie Shop wbijajcie po nowe koszulki. Strasznie dobra kolekcja, link w opisie. Dobra, żarty się skończyły, nie? Ale ja ci współczuję. Let's go! Go! Wow. O! Szybko do lobby! Ej, czuję jak mi mrowią nogi, nie? Jedziemy z tematem. Tak jest, moi kochani, za 2 sekundy startujemy. Mi już mrowią nogi. O ja pierdziele, pamiętajcie, wszystko jest tylko w waszej głowie. Zimno nie istnieje! Tak sobie, Farel, wkręcaj. Są dymy, nie? Moi drodzy, jak coś, zostaliśmy strzeleni z kanona. Teraz lecimy na jakąś miejscówkę, żeby otworzyć podstawowe skrzynki. Najlepiej otwierać żółte, widziałem już jedną u góry, więc od razu wbijam. I jest pierwszy epicki skill. O kurczę, kop mnie dojeżdża. Poczekajcie, pierw go tutaj wyjaśnię. Chodź tu, wariacie. Bum, bomba. Prawym myszy blokujemy, lewym atakujemy.
Więc jak ktoś nas atakuje, no to przytrzymujemy tarczę i robimy staminę. O, 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 właśnie w ten sposób, pyk, elegancko. Dobra, mam mało życia. W prawym dolnym rogu znajdują się ikonki. 10 jest ikonek. I te ikonki, moi drodzy, musimy sobie zapełnić wypełniając potki. Każda ikonka daje nam plus 10 do jakiejś umiejętności. Stręcz, stamina lub życie. O kurde, chłop mnie jeszcze uwalił, no zaraz mnie zabije. Potki od życia też nas leczą, ale też dają nam plus 10% do ilości życia, nie? Dobra, muszę uciekać na razie. I literą F się wspinamy na ścianę, mam tutaj kurczaka, którego sobie szybciutko teraz jemy. Doładujemy sobie życie, kurczak daje 350, potka zwykła bodajże 220. Dobra, jemy. 300 daje kurczak, przepraszam, 300 równo. Mamy automat, otwórzmy automat, jest kolejny skill, który przypisujemy sobie pod literę Q. I mamy już z czego atakować. Okej, jest jakiś chłop. Dobra, powoli mi nogi zaczynają odtajać. Już mnie nie pieką, mnie bolą, więc git. Chyba zamarzły. kolejny kurczak, dobra. Mamy tutaj drink z energią. Co jest, chłop stoi koło mnie? No, puść to, kurde, ale mi kopa sprzedał. Akurat piłem potkę, że ty jesteś takim hamem, że nie dałeś mi wypić? Nie no, złapał mnie. Nie, myślałem. Czekaj, co mnie tak leje? Mam połowę HP, zaraz mnie zbije. Odejdź, blok. Kurde, nie złapałem go. Dobra, dawaj teraz, cwaniaku. Hop! Kurde! Ej, on miał wypitą jakąś potkę, więcej stręcza ode mnie, więc miał priorytet, żeby mnie zaatakować. Najgorzej. Dobra, wiecie co? Mam. Ile? Kurde, w ogóle życia nie mam. Poczekajcie, trzeba się uleczyć. 2 HP na 1000. Niesamowite. Jak ja to przeżyłem? Dobra, 450 daje nam kurczak. Jesteśmy totalnie wycyckani z życia. Lecimy dalej. Jest chłop. Który to był? Ty, ale się na tobie zemszczę teraz. Patrzcie i oglebę go. Chodź tutaj, chudy, bo jest taki cwany, to patrz teraz. Pyk! I znowu oglebę. KO! Ha! Nie miał nic życia, co za porobik. Dobra, wypadła potka, wypijamy, wypijamy, bo mnie złapie. Kurde, pieprznął mi. Załadowała mi się superka. Patrzcie, co się teraz dzieje. Jak macie superkę, to możecie chłopa podnieść, wyrzucić w górę taką obrotówę i walicie oglebę od 900 do 1200 damage, więc potężny damage. Jak to się sfioletowy, uważajcie. Patrzcie, właśnie go zapałem i BOOM! Down it! 950. Okej, okay. Odpalił superkę, więc ja wolę zjeżdżać, mam tylko 820 HP, by mnie zabił, jakby mnie złapał. Dobra, jeszcze raz tego, o drzewo szybko, pyk. I patrzcie na to, wjeżdżam, pyk! Skopala, ej co jest, zblokowali to. Łapie chłopa, oglebę, KO! Co jest, drugi frag, ale easy. Krówka, co to ma chłop za skina zarąbistego, krówka mumu. I oglebę ją też. Superka nam się ładuje podczas, kiedy się bronimy, kiedy atakujemy i kiedy otwieramy skrzynki i zbieramy niebieskie gwiazdki. Patrzcie, odpalamy superkę i patrzcie, co się teraz dzieje. Dawaj, krówka, chodź tu, mam ją! Zobaczcie, co się dzieje, nie gada, że będzie drugi frag. BOOM! Nie no, trzeci frag ogólnie, ale pierwszy z superki, tak? Znowu, dawaj, jeszcze dwa uderzenia, będę miał superkę kolejną. I teraz, tak, mam superkę, patrzcie na to. Chłop się teraz zgasi, superka. I łapiemy go. Co jest? I uwaga, BOOM! 950, co ja robię w tym meczu? I znowu go oglebę, KO! Co jest? Potuptajmy trochę szybko. Teraz skupmy się na potkach, plus 10 do staminy, dobra. Polecimy sobie 4 stręcza, 4 życia, 3 staminy, żeby zapełnić te sloty po prawej stronie, o których wam mówiłem. Dobra, mamy gwiazdki. Kolejna potka ze strężem. Kolejna potka do stręża, mamy 3 stręża. Damage'a, ja tak stręża gadam, bo we wszystkich grach tak jest. Okej, mamy tu kurczaczka, więc klasunia. JJ'ka chyba przyszła, bo tam pieski coś czekają. Pamiętajcie, żeby nie stać w strefie, bo jak czas minie, to macie po prostu knockout, nawet jak macie full HP. Po prostu odpadacie z gry. Dobrze, jest git, tylko potrzebowałbym jeszcze troszeczkę życia i staminy, żeby więcej bić. Tak wygląda mój nowy spell. Wypijmy sobie jeszcze do tego naszą staminkę. No i wlatujemy w chłopa, patrzcie na to, 3, 2, 1. O kurde, za blisko kliknąłem spela. Ale to się zemści, o kurcze, mam kolejną superkę, więc dobrze. Odpalam od razu i łapię go. Co ja robię dzisiaj, ja będzie trzeci frag z superki, nie wytrzymam. 1210, widzieliście, 4 potki wypiłem, już mam mocniejszy damage. Ale dzisiaj idzie mi gierka w basenie, niesamowicie. Lubię tą grę, więc polecam każdemu, jak ktoś chce się oderwać od zwykłych strzelanek i ponabalać się trochę, to polecam. Nie no, chłop mnie złapał, ale on ma fajnego skilla. 220 bije, to nie za dużo, więc nie ma w ogóle stręża. Kurde, zostawia mnie w strefie? Ja muszę uciekać, ej! 273 HP, uciekaj, 5 sekund do końca, superka. Dobra, uciekamy. Ja pierdziele, jeszcze wiatr się zerwał. Zostaw łapkę, byku, bo zamarzę tutaj. Nie no, patrz! Co? Chciał mnie dojechać, jak jadłem. Dobra, teraz się za tobie to zemści, stary. Dobra, nie no, obija mnie cały czas. Chodź, wariacik, ja tutaj ci pokażę, jak się tańczy z Farelem. Pyk, superka i oglebę! Czwarty na superkę, jeszcze nigdy tyle osób w jednym meczu nie złapałem. Ale że on nie padł? Jesteś w strefie? To teraz masz jeszcze z liścia obrotówę i go oglebę, patrzcie na to. Nie, kończymy go. BOOM! KO o drzewo! Nara. I co mamy? Złota skrzynka, dobra, ze złotej skrzynki proszę nowego spela. W sumie mam dobre spele. O, ale jest potka do stręża. Nie wiem, czy jej nie wypić, bo mało tych potek coś spotykałem na drodze. Ta, wypijmy ją, będzie 5 stręża, będziemy więcej bili. Co my tutaj mamy teraz?
Hop, 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 mam go! O, miał superkę, ale udało mi się, kurczę, uniknąć tego, śmierci. Złapał mnie, nie no, padam, 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 on walnie za 1200? 900 walnął tylko. Dobra, git, 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 git. Szybko, szybko. Padłem, nie mam życia. Wow, ale się udało, akurat załadowała mi się superka wtedy, kiedy dostałem ostatniego hita i dzięki temu przeżyłem, bo mogłem się wskrzesić. To jest taki właśnie bonus, jeżeli nam się uda tak wykalkulować, nie? Że zostało nam ostatnie uderzenie i chłop nas uderzył i dostaliśmy z tego gwiazdki. Wtedy mamy jeszcze jakby jedną szansę na wskrzeszenie. Ale miałem farta. Już drugi raz bym padł w tym meczu, ale jakoś idzie. Dobra, o glebę. 528, jeszcze raz, kołowrotek, tak jest! Miał śnieg mroku, daj mi siły! Ja pierdzielę! Kują mnie już stopy, nie kuły, znowu mnie kują. Mam cię chłopie, czy nie mam cię? Mam go. Dobra, kurde, mam tylko jedno utko kurczaka. Niedobrze, jeszcze ten mnie wali na dziąsło. Łap, łap, łap! Dobra, dobra, obaliłem go. Może zginie w strefie? Nie, uciekam, nie ryzykuję. Strefa mała już, idziemy do góry, zobaczcie co się dzieje. 7 oponentów w takiej małej strefie, czy wy to widzicie? Jest chłop. Dobra, tutaj muszę się tak ustawić, żeby z nimi nie walczyć za mocno. Żeby nie dostać od trzech naraz. Dobra, tutaj sobie staniemy. Ładujemy staminę. Nie złapałem, najgorzej. Faral, ładuj tą staminę. Staminę ładujemy, nie wiem czy wam mówiłem, jak przytrzymamy prawy przycisk myszy, nie? Robimy tarczę, to się ładuje staminka. I teraz patrzcie na to! Bomba! Kurde, myślałem, że wyleci z tego. Z budynku spadnie. Chodź, chodź, chodź jeszcze raz. Ale mi walnął. Wyczekał mnie, nie miałem tarczy wtedy. Dobra, tego kopa walę. Na dziąsło. Nie złapałem, jest. Teraz tego. Dostał jeszcze! Nie! Ja dostałem! Co jest? Dobra, tutaj chłop stoi w strefie na dole kampi. Pięciu, moi drodzy. Musimy to wygrać. Jest szansa, tylko mamy nie mamy leczenia już! Zjadłem wszystko! Kurde! Chłop spadł, chodź, 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 chodź tu! Bomba, lewy, prawy. Mam superkę, kurde, włączać czy nie włączać? Włączać czy nie włączać? Chłop wali superkę na chłopa i ja go teraz łapię? Patrzcie, ledwo wstała, jak go łapię! Co jest? Że chłop dostaje dwie superki, on by musiał mieć z 2 HP, żeby to przeżyć. Nie ma opcji. Ale go tutaj, patrzcie, akurat go wskrzesiło! Bo mu załadowało gwiazdki, ale farciarz. Dobra, ale go dobiłem, na hita padł. Kurczak mu wypadł. Czekaj, 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 znowu superkę mam. Ale tu jest klepa. 7 sekund ma chłop, trafię go jeszcze. Nie no, co on robi? Co on robi? Zabije mnie. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. No, jeju. 280 HP, na górę wskakuj. Dawaj, 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 dawaj. Prawie mnie wyautowało. Tarcza, 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 bomba. Nie no, nie wierzę w to. Dobra, oni niech się biją, niech się biją, niech się biją. 145 HP, ja jestem na pierdnięcie po prostu. Patrzcie na to, bomba, kołowrotek, dobra. Gdzie on jest? Spadł na dół. Dobra, ja już go teraz do góry nie wpuszczę. Chodź, 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 wariacie, chodź, chodź, chodź. Gdzie? Kurde, spadłem, kolejny chłop na dole. O ścianę go. Patrz, 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 dogonię go. I z liścia. KO! Czemu z niego nic nie wypadło? Andrea Alex, 2005, nara. No. Gdzie on jest? W krzaku. Co się dzieje? Dobra, ja stąd spylam, bo... Kurde, 848 życia! Uciekaj! Zabiłem go jeszcze? Jakim cudem? Nie mam pytań. Dobra. Został ostatni chłop! Z liścia! 240! Dobra. Nie wiem, ile on ma życia. 1v1! 1v1 jeszcze raz! Dobra. Jest nasz! Dobra, ładujemy staminę. Nie wstawaj, nie wstawaj, nie... Nie! Nie! Ja pierdzielę, drugie miejsce! Moi kochani! Ale ile ja fragów zrobiłem? 11 level, 8 fragów i 6 superek na mecz. Ja pierdzielę, ale kozak. Już znowu nóg nie czuję. Co jest? Raz czuję, raz nie czuję. Ja wychodzę stąd. Ale czerwone, stary. O stary, mocne krążenie. Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Zajęliśmy drugie miejsce. Dłużej bym już nie wytrzymał, stóp nie czuję, nie? Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał i napiszcie mi w komentarzu jakiś fajny challenge, co? Z pewnością coś wymyślę i dla was nagram. Pobierajcie Rumbleverse, link w opisie. Trzymajcie się, elu!